A też ludzi to jest. Co chcecie mi pokazać? Sir, zaznaczyliśmy na mapie wszystkie dostawy dostarczone przez Zeon w ciągu ostatniego miesiąca. To dziwne. Skrzynki powinny się pojawiać w losowych miejscach. Dokładnie, ale sprawdziliśmy nasze obliczenia. Wszystko się zgadza. Szanse, że takie rozmieszczenie jest przypadkowe, są... Jak 1 do 10 do 27 potęgi. Tak twierdzi Denis. Aż tak? Więc mamy elipsę i gdybyśmy ją nieco... Moglibyśmy przewidzieć miejsce następnej dostawy. Miałem nadzieję, że to powiesz. Z 60% prawdopodobieństwem. To o 60% więcej niż mieliśmy wcześniej. Dobra robota. Nasze dostawy wreszcie przestaną wpadać w ręce ruskich. Bardzo dobra technologia. John, coś jest nie tak? Wręcz przeciwnie, sir. Nasi naukowcy odkryli metodę przewidywania kolejnych dostaw przesyłanych przez Eon. Jesteś pewien, John? Próbowaliśmy tego wcześniej, ale nasze komputery nie dały rady. Mamy Denisa, sir. Jakby podłączyć do niego monitor, byłby zupełnie nie do odróżnienia. Jeśli mamy rację, następna dostawa pojawi się w pobliżu strumienia. 2 mile na południe stąd. Za pozwoleniem, chciałbym wziąć moich ludzi. Tam jest rosyjska baza, John. Kolejny powód, żeby tam zajrzeć. Jeśli nasi ludzie tam wylądują, będą martwi w kilka minut. Niech będzie. Wyślę ci kogoś z gammy. Weź swoich ludzi i parę małpiszonów. Mogą ci się przydać. Dziękuję. Badania nad optoelektroniką będą kontynuowane w Delcie. Zajmie się tym Denis Peterson. Okej. Potrzebuję ludzi. Ilu mogę? Cztery postacie. Przynajmniej jedna postać o profesji inżynier i od 1 do 2 postaci o profesji naukowiec. Okej, potrzebuję naukowca, więc ten będzie. Chodź tutaj. Gladstone'a weźmiemy. Potrzebuję żołnierza. Potrzebuję jeszcze jednego inżyniera, tak? Najlepszy chyba będzie on. Frank. Dobra. No i dobra, mam 4 ludzi. Trochę mało, ale damy radę chyba. W dodatku te małpoludy są bardzo przydatne, bo moi ludzie przynajmniej nie ryzykują życiem wtedy. Teraz dalej od Alfy się w ogóle przesuwamy. Buduj bazę, zbierz 500 skrzyń w 50 minut. Wow. Oszczędzaj swoich ludzi. Zbierz jak najwięcej skrzyń. Dobra. Kapitanie Macmillan. Przysłał nas generał Harrison. Okej, okay. Mamy ludzi przynajmniej. Sir? Chodźcie. Idziemy, sir. Tak jest, jeszcze się sir. Do budowy. Ropa! A, jeszcze jedna ropa. Sir? Fajnie. Sir? To mapkę pamiętam. Ktoś wie? Z której strony był ten wybuch? Nie mam pojęcia. Trudno go zlokalizować. Brakuje nam odpowiednich urządzeń. Musimy zaczekać na laboratorium optoelektroniczne. Pamiętam ogólnie to miejsce, bo zawsze w tym miejscu budowałem bazę. Słyszę ruski samochód. Słychać, nie? Jak jeżdżę gdzieś tam. Dobra. Jest inżynier tutaj? Ruszaj się. Postaw mi... Kecia, małpy niech się wezmą za to. Ty mi postaw... szyb naftowy. Idźcie mu pomóc. Albo wy wybudujcie, on tutaj niech się cofnie. Potrzebuję... tego. Tu Harrison. No i jak tam, John? Mieliście rację? Tak jest, sir. Pan chyba zresztą też. Znaleźliśmy pewne ślady bytności ruskich w tym rejonie. Nie prowokujcie wroga, John. Pamiętaj, po co tam jesteście. Zachowujemy należytą ostrożność. Rozmawiałem z Petersonem o zdalnie sterowanych pojazdach. Myślę, że coś takiego bardzo by nam pomogło. Nie wątpię, John. Ale czy damy radę je zbudować? Jego zdaniem tak. Dzięki temu dobry kierowca mógłby jednocześnie prowadzić kilka pojazdów. Brzmi obiecująco. Masz moje błogosławieństwo. Dziękuję, sir. Ale do tego będzie mi potrzebny Denis. Niech będzie. Delta jakoś poradzi sobie bez niego.
są zdalnie sterowane pojazdy. I to jest właśnie to, czym, na czym ta gra polega. Tutaj się walczy pojazdami, głównie zdalnie sterowanymi, a nie ludźmi. I walczy się jednostkami. Dobra, potrzebuję jeszcze laboratorium, na które mnie troszkę nie stać. Przejdź się małpiaku tam, a ty się przejdź tutaj. Przejadę się, będzie szybciej. Będzie to stało jeszcze w dniu moich narodzin. Wiecie, bo ten znalazł w skrzynki. No i to nawet sporo. Też tam idzie. Wyczyliście? Fajnie. Bo ja potrzebuję... Oczywiście. ...skrzynek. Na laboratorium. Ile kosztuje w ogóle laboratorium? 20. Dobra, to ten jak doniesie, to już będę mógł postawić. Milan tutaj. Siadaj, idź tutaj. Tak? Zrobione, ser. Tak. Jeszcze tam też. Ruszaj się. Idź, pomóż. Ty chyba mi nie przejedzie, chyba że tędy. Na razie zostaw ten wóz. Idź w ogóle też z nimi działaj. A ty w tym czasie wybuduj mi elektrownię na prąd. Zwiększyły się moje umiejętności inżynierii. Podjarał. Coś jeszcze? Dobra. Tak? Gotów? Tak? Okej. W ten sposób. Idźcie to budujcie w tym czasie. Nie może, albo nie, Macmillan niech idzie budować. A ona niech tutaj stanie. Tak na zwiady jakby w razie co przyszli, nie? Idealnie, to jest załatwione, więc teraz zróbcie dobudówkę na radiówkę. Ja tam jest skrzynek, tam jest chyba tylko jedna skrzynka. Idźcie tam. Dobra, potrzebujemy jeszcze warsztatu teraz. 40 skrzyn. Wynika, że powinna się wkrótce pojawić spora dostawa. Dzięki za cynk. Informujcie mnie na bieżąco. Tak? Gotów? Okej. No to jest, to właśnie mi jest potrzebne. Tak? Gotów? Tutaj, sir? I elektrownię na paliwko, nie? Dałoby się trochę słońca. O małpko, przecież już nie ma tam, co ty? Dobrze widziałeś. Czekajcie, Macmillan, weź idź, pobuduj. Ty postawisz mi w tym czasie warsztat. Eureka! Dobra. Może jedna małpa ci pomoże. By to nie trwało zbyt długo. Jeszcze ktoś do tego. Oczywiście. Gotów? Co tutaj jeszcze mogę postawić? Wieżę radiową jeszcze nie mogę. Mieć zdalne sterowanie. Znalezione. Polepszyły się moje umiejętności inżynierii. Małpa też leci tam.
Powiedz, co ta małpa niech leci tu po te skrzynki. Dobra, widzę, że już pokazują mi się miejsca na mapie, gdzie lądują dostawy. Bardzo ważne i fajne. Okej, okay, opracujcie to już do końca. Szybko. Ta małpka już nic nie ma, więc chodź tutaj z powrotem. Koszar jeszcze nie mogę rozbudować. Szkoda, bo te drugie są znacznie lepsze. Te to mało dają. Możemy już produkować zdalnie sterowane pojazdy. Świetnie. Po raz pierwszy jesteśmy w czymś lepsi od Rosjan. Jak to będzie działać, sir? Potrzebujemy odpowiedniego warsztatu, wieży kontrolnej i kierowcy, który poprowadzi kilka wozów naraz. Bierzmy się do roboty. No i fajnie. Tylko dokończam to budować. Na przykład Macmillan, ty. Przydałoby się trochę słońca. A ty co to możesz porobić jeszcze? Oczywiście. To będzie szybciej się przynajmniej stawiać to. No, niby idzie szybko, ale kurde i tak. Trzeba się naczekać na taki jeden budynek. Gotów? Może troszkę przyspieszymy. Okej, okay, to budówka od radiówki. Sir? Tutaj. Tak? Idźcie tam wszyscy. Budówka od gąsienic. Będziemy mieli fajne pojazdy cięższe. Szybko poszło, nie? Tam. I do budówka ostatnia od łopatki. Tak to nazwę. A dzięki temu będę mógł postawić ten pojazd, który będzie mi zbierał skrzynie. Nawet przydatne. Zbudowane. Tak jest, sir. Ja już nie ma nic, małpko. Dobra. Czekajcie. Potrzebuję teraz tak... Komora transportowa. Ciężki pojazd gąsienicowy. Średni pojazd kołowy chyba starczy, nie? Dalne sterowanie i silnik spalinowy. Ok. Postawcie mi to. Ja czy zdążę tam dojść? Polepszyły się moje umiejętności mechaniki. Eureka! No pięknie. Wóz stoi przed wejściem i ani drgnie. Trzeba było najpierw wybudować wieżę kontrolną. No, zapomniałem o tej wieży kontrolnej. Czekajcie. Teraz się postawi. Kim jesteś? Hej, kapitanie! Dennis, czemu wysiadłeś z wozu? Mastodont i ja nie mogliśmy ustalić, kto będzie prowadził. Upolowałeś skurczybyka? Niezupełnie. Stuknąłem go tylko, wtedy on wcisnął mi dach do środka. Czy polisa ubezpieczeniowa to obejmuje? No już. Weź się do roboty, zanim narobisz więcej kłopotów. Przydałby się wam ogrodnik. Znaleźliśmy następnego. Oho. Gotów? Ruszaj się. Kurde, jeszcze małpa go tu męczy. Ruszaj się. John, możemy już chyba zaczynać. Więc bierz się do roboty. Jeśli twoje teorie odnośnie zdalnie sterowanych pojazdów potwierdzą się, możesz poważnie zachwiać japońskim rynkiem samochodowym. Gotów? Tak jest, sir. Sir? Nie, te małpy go męczą, no. Sir? Sir? Ruszamy. Gotów? Oczywiście.
Kurde, no zabiła go ta małpa głupia. Nie wierzę, normalnie. Dobra. Chciałem go uratować. Budujcie to szybko. Tak jest, sir. Okej. Jeszcze zostało. Sir. Tak jest, sir. Zrobione, sir. Okej. Małpki, idźcie po to. Ty właś tutaj. Za pańskim pozwoleniem, ser, chcielibyśmy zobaczyć, jak to cudo się sprawuje. Czy za słabym to jest mechanikiem? Co się pojawiło? Jesteś ranny. Chodź, zaprowadzę cię do lekarza. Najpierw mnie wysłuchaj. Nasza baza została zaatakowana. Co on tu robi? Rosjanie przejęli E.ON? To nie byli Rosjanie. Nie wiem, kto to był. Ale wiedzieli dokładnie, co robią. Postrzelili mnie, ale udało mi się doczołgać do Eona. To pewnie ci przeklęci najemnicy, których tu widzieliśmy. Wiem, że rzeczy nie pojawiają się tu w kolejności ich wysłania. Ale Peter Schiller był ostatni na liście transportowej. Świetnie. Dopiero nauczyliśmy się przewidywać miejsca dostaw. Chodź, musicie obejrzeć lekarz. Dobra. Gotów? Idę. Tak, szefie! Chodź tu, zbierz to wszystko. Gajcie, kurde, bo... Weź ten jeden pojazd, usuń stąd. No bo nie zablokował teraz przejście. Okej. Okay. I tam jeszcze ruszysz. Jak mam... Szlak! Tym cholerstwem nie da się kierować! Lepiej się czuję. Tak? Oczywiście! Idź tam. Oczywiście. I ty też. Małpiatki na razie będą potrzebne. Przydałoby się trochę słońca. Co? Weźcie kurde, wsiądźcie tutaj. A tymczasem potrzebuję karabin. Planeta przewiduje zmniejszenie ilości dostaw w waszym rejonie. Oczywiście. Zajmijcie się tym. Tak, oczywiście. Okej, okay, a ty wybuduj mi jeszcze jedną ropę tutaj. To jest. Potrzebuję dwa zdalnie sterowania pojazdów. Spokojnie, damy radę. Tu jest chyba bezpiecznie. Czemu ty tu siedzisz? Oczywiście. W ogóle? Miałeś to budować. Tak? Czy umiejętności łapać? Oczywiście. Okej. Okay. Oczywiście. Rabinek. Ser? Ser? Dobra. Niech na razie idą pracować tam. To niemożliwe. Jednego tego weźmiemy. To jest za cienki, żeby w ogóle jakiś pojazd prowadzić. To niemożliwe, tak? Ser. To niemożliwe, ser. To niemożliwe, ser. Co teraz? Stój, bo strzelam! Tak? Hello? Czy ktoś mnie słyszy? Nie widzę żadnych oznaczeń. Gdybyś widział, byłyby pewnie po rusku. No już, żołnierzu. W drogę. Kurde. Spróbuję. Tak? On się na razie położy. Tak? Nie ma sprawy, ser. Gotów? Tak, ser. Gotów? Okej. Okay.
Zwiększyły się moje umiejętności mechaniki. Bardziej precyzyjne obliczenia wskazują na zwiększenie ilości dostaw w ciągu najbliższych 10 minut. Okej. Tu jest chyba bezpiecznie. A teraz? Załatwione. Zrobione. Tak? Dawaj, jeszcze jeden mechanik, tu jest potrzebny. Tak? Tak to jest. Ty możesz dzięki temu iść sobie. A ten posteruje. Tak, szefie. Nie ma sprawy, ser. Tak, szefie. Idziemy, ser. Gotów? Już idę, ser. Tak? Tak, szefie. Ser, mieliśmy wystarczająco dużo kłopotów, zanim pojawiła się major Ferguson. To znaczy, że powinniśmy ją tu zostawić na pewną śmierć, sierżancie? Ser, nie jest nam łatwo. Uważam, że pani major powinna pracować tak, jak pozostali. Tak właśnie będzie. Major Ferguson jest naukowcem, a nie żołnierzem. Nie potrzebujemy dodatkowego ciężaru. Mamy tu wojnę. Kwestionujecie moje rozkazy, sierżancie? Nie, ser, ja tylko... Póki co, to ja decyduję o rozdziale zadań w tym oddziale. Czy to jasne? Czy to jasne? Tak jest, ser. No. Nie ma sprawy, ser. Co ty mi się tu jeszcze... Tak? Próbujesz... Tak? A teraz? Próbujesz mi, kurde, kwestionować moje polecenia. Przydałoby się trochę słońca. Załatwione. Dobra. Przydałoby się trochę słońca. Idź tam trochę coś popracuj. Idź popracuj. Idź popracuj. Major Ferguson, idź też. Chwila, ja już mam dwa zdalnie sterowane pojazdy. Nie są dwa? Robin Gatlinga. Ciężki pojazd gąsienicowy. Zdalnie sterowany silnik spalinowy. No dobra. Tak, szefie. Czasu raczej starczy, żeby zebrać te skrzynki i tak. Widzicie to? Ale lipa. Gotów? On się wpierdzielił tutaj tym. Nie, fajnie. Właśnie tam. Potrzebuję, żebyście jak najszybciej wystawili ten pojazd. Zastrzelić go. Kurde. Tam mnie jeszcze. Warsztat atakuje. O, piatek, napraw. Okej, ale udało mi się też postawić wóz. Kurde, nie jest prosty, gościu. Nie, właśnie tam, no. Dobra, żołnierze, ruszcie się. To nie bolało. Ruszamy. Jest kraj.
Teraz jest. Gotów? Brać go. Gotów? Gotów? Tak. Sir? Idziemy, sir. Zrobione. Dajcie radę. Moi najlepsi żołnierze. Zwiększyły się moje umiejętności walki. Okej. Polepszyły się moje umiejętności mechaniki. Nie fajnie. Gotów? Gotów? Tak? Gotów? Gotów? Tutaj, sir? Jest tu jeszcze ranny. Ty i ty. Małpa jeszcze. Napraw to. Lepiej się czuję. Bo wiecie co, może nie będę tylko niszczyć. To jest dobry wóz, żeby się wyrazić co napierdzielał, nie? Tu jeszcze jednego sterowanego zdalnie pojazdu. Lepiej się czuję. Tak? Tak? Robi się ser. Tak? Oczywiście. Gotów? Macmillan, ty będziesz siedział w tym samochodzie. Polepszyły się moje umiejętności mechaniki. No nie muszę trochę tych umiejętności wbić, żeby jakoś szybciej robić te pojazdy i tak dalej. Dobra. Dawcie mi to jak najszybciej. Zresztą wolny ten samochód, ale trudno. Nic nie idzie złapać im. Teraz uciekają z kubańca. Co się tu dzieje? Rzuć broń. Gdzie są Hank und Olaf? Kazałem ci rzucić broń. To nie byłoby zbyt sprawiedliwe. Kto cię tu przysłał? Nie lubię rozmawiać z lufą przy skroni. Więc zacznij lubić, albo będziesz martwy. John, mam tu jakiegoś gościa. Nie jest od nas, ale na Ruska też mi nie wygląda. Co z nim zrobić? Na razie przesłuchamy. Kazałem ci rzucić broń. Słyszałem. Więc zrób to. Jedyne, co z nią zrobię, to... Nie zastrzelisz mnie, jesteś... Idziemy! Gratuluję! Tak jest. Nie współpracował. Gotów? Gaz to ten poprawy, prawda? Okej. Mam dwa pojazdy już postawione. Bierz jak najwięcej skrzyń, oszczędzaj swoich ludzi. Nie pozwól, by John zginęła. Dobra. Bo jeszcze skrzynię. Co teraz? Teraz tylko skrzynie zostały. O kurde. Wszystko pozbierał już. Gdzie jest ta baza, nie? A teraz?
O, jest coś. Tu jeszcze coś leży. Cześć Hubert, witam. To ty cofnij się trochę. Zdjąłeś. Kurde, tędy musisz jechać? Serio? Przydałaby się jakaś akcja. Dobra. Trzeba oddać te skrzynie. Żeby 500 skrzynek, a kurde, już dostawy się nie pojawiają. O, jest. Ale tutaj małpiak musi to załatwić, bo tam nie wjadę. Idę. Sprawdźcie to. Jestem w drodze. To niech zatankuje w sumie. Tak? Skończyłam. Gotów? Tak? Dobra. Zaczekamy na jakąś dostawę, nie? Może przejedziemy się tutaj? A, jest. Kurde. Gotów? Dało mu się uciec. Przydałaby się jakaś akcja. Tak? O, jest dostawa. A, no widzisz, szkoda. Trochę ten pułk ma problemy z optymalizacją. Jeszcze jeden dodatkowy problem, że na minimalnych to też może tak nie chodzić fajnie. Ale pracuję cały czas nad tym, nie? To jest w końcu beta. Można było się tego spodziewać. No to nie było szansy ich uratować. No bez kitu się pojawiła w takim miejscu. Kobieta. W ruskiej bazie. Ktoś tu jedzie, słyszę. Kurde, za każdym razem... Gość mi ucieka przez to, że... O, właśnie. Nie! Zdążcie! Aj, nie zdążyli. Chciałem przerobić na materiały ten samochód, ale nie udało się. Dobra, dużo dostaw teraz. Ale w sumie już... Czekaj, jeszcze zbierz jak najwięcej skrzyń, wyprodukuj dwa zdalnie podstawowane pojazdy. No dobra. Zbieramy teraz jak najwięcej. Że tym działem to wszystko niszczy. Gotów? Ulepszyły się moje umiejętności mechaniki. I te trzy, wiesz. Gotów? Tak, szefie. Delta. Zbliża się kolejne nasilenie. Idę. Ja ten samochód tutaj przestawię. Jestem w drodze. Idę. Ale ta John tego steruje. O kurde, idę. Ty wracaj tam. Mi ona zginie, to w ogóle będzie problem. Wzywam bazę. Jesteśmy na miejscu. Chyba. Zdrowo zboczyliście z kursu. Poprowadzę was. Tak? No nie tak zdrowo. W normalnym miejscu była. A teraz? Najbardziej zboczyła z kursu to tamta, co kurde... W bazie ruskiej się pojawiła. No, tu już się sprzątnął. Dawaj te skrzynie. Przydałoby się trochę słońca. Tak? Okej. Nie mam tu jakiegoś fajniejszego tego? Nie mam, tylko jakiś karabin Gatlinga cienki. Tak to bym miał działko, nie? Dobra, tutaj jest coś.
Tutaj są te małpy, niech wezmą. Gotów? Może o mnie zapomniano? No i fajnie, dobra. Dużo surowców mamy. Gotów? Nie trzeba czegoś zrobić? Nie trzeba czegoś zrobić? Idę. Napraw się to. Jest, będzie drugi. Tak jest, sir. Tak? Dawaj to. Co teraz? Już będę miał dwa z tymi działkami fajnymi. No rozumiem, Hubert, dzięki, że wpadłeś. Trzymaj się. Kurde. Wszystkie samochody im zarąbuje tutaj. Co teraz? A teraz? A, tego trzeba zabrać z drogi. Jestem w drodze. Kurde, rozwalili. Aj. Dalej z tego. Leć tam. Co teraz? Eureka! Tak, szedł! Tu jest chyba bezpiecznie. Tak? Dobra. Przydałoby się trochę słońca. Tak? Przydałoby się trochę słońca. Małpki niech to wezmą. Wszystko zrobiłeś? Ile? Ja mogę działa przecież budować. Oczywiście. Tak? Tylko ja za późno to opracowałem. Tu jest ta budówka na działa. No właśnie. Tak? Prawie do pinga, to zaraz postawisz działa. Nie przewidujemy większych dostaw w waszym rejonie, ale zostańcie na miejscu, żeby potwierdzić nasze obliczenia. Przyjąłem. Zostaniemy jeszcze chwilę i rozejrzymy się w sytuacji. Nie, fajnie. Oczywiście. Opracuj sobie to. Czekajcie, tą komorę jeszcze raz postawimy, nie? Dałby się browarek. Komora. Przedni pojazd gąsienicowy. Okej. Sir? Tak? Może jeszcze jednego damy tutaj mechanika. Nie ma sprawy, sir. Tak? Gotów? Skończyłam. Okej. Tak, szefie! Właś tam. A ty przejmuj to. No i gąsienicowy. Nie wiem, czy jest szybszy. Kim się nie wydaje. Chyba tak samo jak kołowy. No i koniec będzie czasu. Nie udało się. Straciłeś więcej niż dwóch ludzi, wliczając nowo przybyłych. No to nie byłoby takie łatwe. Szczególnie, że... Wiem, trzech? Możliwe. Ale minimalnie. Stalnie sterowane, opracowane i przetestowane zebrało wiele skrzyni. No fajnie. Okej. Okay. Ten naukę niech pójdzie. Ten inżyniera to dobrze. Ta może niech będzie inżynierem. Ten mechanika był. Ten dalej na inżyniera, ta walkę, ta naukowca oczywiście. Ten też niech rozwija tam jak najbardziej. Okej. Okay. Będę więcej bardziej mechaników chyba potrzebował, nie?
Przepraszam, sir. Gdzie jest Macmillan? Coś się stało, Ron? Nam nic, ale Ruscy mają kłopoty. To coś nowego. Nasz zwiad donosi, że na południe stąd kilka baz wroga przeżywa prawdziwe oblężenie. Ktoś chce nam chyba zrobić prezent. Najwyraźniej. Musimy to wykorzystać. Co planujesz? Rosjanie dostają nieźle po tyłku i wysyłają wszystkie wolne jednostki do pomocy. Dzięki temu baza imienia Tukaczewskiego pozostała bez obrońców. Pewnie nie spodziewają się ataku tak daleko od linii frontu. Dlatego czeka ich nieprzyjemna niespodzianka. Zbierz doborowy oddział z ludzi z Gammy i Delty i zajmij tę bazę. Możemy wreszcie porządnie się odgryźć. Zrozumiałem. Czas na rewanż. I to jest ta kluczowa rzecz, nie? Że możemy sobie dobierać tych ludzi, którzy przeżyją. Dlatego ja tak bardzo się staram oszczędzać. Dwóch dobrych żołnierzy. Ile mogę? 9 osób. 3 do 5 mechaników. Na pewno przyda mi się ten naukowiec. Jest dobry. Raz, dwa, trzy, czterech. Tych. Jeszcze jeden mechanik. O, ten dobry mechanik. Dużo mechaników. No dobra, do tego po prostu przerobimy na naukowca. Tyle. Czekajcie, bo nie mam jeszcze inżyniera. Inżynierów nie potrzeba. O, ten. A, nie potrzebuję inżynierów. Dobra. Rozumiem. Czyli chyba bez budowania będziemy tutaj lecieć. John, musisz być szybki i zdecydowany. Rosjanie mogą wrócić w każdej chwili. Nasz zwiadowca ukrywa się w lesie, na zachód od drogi, którą mijaliście. On was poprowadzi. Okej. Zrobione, sir! Oczywiście. Co teraz? No dobra. I co teraz? Coś jeszcze? Co teraz? Przeligują nas, sir! Okej, sir. Tak? Zrobione, sir! Dobra, udało się odratować ten samochód. Zrobione, sir. Tak? Nie będzie tak łatwo, co? Się przedostać. Lepiej się gotów? Pilnujcie moich tyłów. Tak? Pilnujcie moich tyłów. Ruszaj się. A teraz? Tak? Tak? Idziemy. I co teraz? Próbujemy trochę ludzi mi zaatakować? Tak, sir. Zabijanie. Nadlatuję. Tak, sir. A trochę za szybko są ranni od tego. Próbujemy schować tutaj w drzewa. I co teraz? Już idę, sir! Tak, szefie! Polepszyły się moje umiejętności mechaniki! Tak jest, sir! Tak? Lepiej się czuję. Gotów? Tak? Dobra. Tak. Oczywiście. Tak. Zrobione. Nie jest takie proste, kurde, przebić się przez to. Oj, troszkę to mi zajmie. Tak. Dłużej niż chciałem. Da się zrobić. Tak. Okej, sir. Zrobione, sir. Napraw to do końca. Tak? Ten najlepszy, bo to jest średni bus. Tak? Ale co teraz? Zrobione, sir. Dobra. Tak? Gotów? Pewnie, żeby to rozwalić. Tak? 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 Tak, hurra! Patrzcie, jak się pocą. Zrobione, sir! Oh, wow!
No, naprawcie to w tym czasie. Ale teraz już to rozwalimy. Gotów na więcej, sir. Pewno nie dostanę gwiazdki za czas, tak, bo to zbyt szybko. Zbyt szybko nie będzie. Czekajcie. Próbujemy ludźmi zaatakować? Bo nie, bo potrzebuję, żeby tego człowieka zabić teraz. Wyjdzie. Co ty robisz? Bo miałeś właśnie nie iść tam. Okej. Okay. Teraz tylko trzy pojazdy, to naprawdę jest bardzo mało. Ty tam nie idź, no naprawdę. Dobra, naprawcie to. Sir? Gotów? Tak. Zrobione, sir. Robi się. Da się zrobić. Gotów? Jedziemy się teraz radarem, zobaczymy, co tu jest ciekawego. Wiecie, przydać się do rosyjskiej bazy zniszczy jak najszybciej główny magazyn wroga. Zniszczy jak największą część. Już idę, sir! Gotów? Tak, bolało. Tak? Tak? Tak jest, sir. Zastrzelić mnie! Tak, szefie! Uwielbiam swoją pracę. Gotów na więcej, sir. Uwielbiam swoją pracę. Kurde. Naukowiec. Wkrótce będzie jak nowy. Co teraz? Pośpiesz się. Gotów? Gotów? O, prawie brakowało. Straciłem wóz i wszystko bym stracił. Co teraz? Napraw. Co teraz? Gotów? Gotów? Też tutaj chodź. Napraw to. I co teraz? Gotów? Tak. Załatwione. Zrobione, sir! Tak? Czas zabijania. Gotów? Gotów? Uwielbiam swoją. Zastrzelić go! Już idę, sir! Zrobione. Tak? Tak? Tak jest. Zabić ich. Gotów? Tak, szefie. Już idę, sir. Tak. Już idę, sir. Załatwione. Sprawy, sir. Tak. Tak. Gotów. No dawajcie. Powalczymy. Już idę, sir. Już nie żyję! Kurde. Szlak. Cholernie duża siła. Z tymi wieżyczkami nie pójdzie nam łatwo. Pewnie mają własną linię zasilania. Co teraz? O, Frank. Tak. Ruszamy. Tak?
Ruszam. Co ty robisz? Tak. Gotów? Jezu, lewa noga. Ile razy mam ci powtarzać, zanim zrozumiesz? Ta jest lewa, a ta prawa. Jesteś kobitką, zaczynasz od lewej, kapujesz? Dobra, 3, 4. Cholerny z ciebie złamas, Frank. Stój, to przyjaciele. Wracaj tu. Później dokończysz zajęcia, Frank. Mam dla ciebie robotę. Potrzebuję planów ruskiej bazy i to szybko. Nie ma sprawy. Popatrzcie. Dużo budynków, od cholery broni i żadnego Ruska, który by tego bronił. Skąd to wiesz? Wrzuciłem takie śmierdzące zielsko do jednej z wieżyczek. Syf jak w nowojorskich kanałach. Mówię wam, nikt nie wysiedziałby długo w takim smrodzie. Cały Frank. Mnie to wystarczy. Odwiedzimy wujka Tukaczewskiego. To nie znaczy, że jesteśmy bezpieczni. Ludzi tam wprawdzie nie ma, ale ciągle można oberwać. Mają automatyczną broń? Na to wygląda. Cholera. A miało być tak pięknie. Damy radę, sir. Proszę tylko spojrzeć na te plany. W zasadzie nie mają tam jednostek mobilnych. No proszę. To nieźle, że nie mają mobilnych. Gotów? I co teraz? Gotów? Tak? Tak? I co teraz? Ale co? Żeby się wpierdzielić tam? To niezbyt tak, co? Znikamy z tyłów. Idziemy! Idzie. Ruszam! Znikamy stąd. Już idę, co teraz? Gotów? Coś jeszcze? I co teraz? Co teraz? Jazda! Jazda! Ruszam! Ruszam! Tak jest, sir! I co teraz? Zrobione, sir! Zrobione! Tak jest, sir! Spróbuj tego! Co teraz? Tak, sir! A teraz? I co teraz? Oczywiście! Moich tyłów! O! Ruszam. Samochód. Idziemy! Tak? Brakujący mechanik, co to było? Chodź tutaj. Ruszaj się! Tak? Już nie. Idę, sir! Tam ktoś siedzi. Gotów? Tak, szefie! Tak, szefie! Nie ma sprawy, sir! No i fajnie. Teraz? I co teraz? I co teraz? Zrobione, sir. Już idę, zrobione, sir. Sir. Już idę, sir. Dużo paliwa nie ma. Szkoda. I co teraz? I co teraz? Kurde, bo jak tutaj się zablokujemy później. Już idę, sir. Zrobione, sir. Znajdź mi jakieś cele, dobra? Zrobione, sir. Tam. Ten budynek między wieżyczkami. To pewnie źródło energii. Dobra robota. Musimy się nim zająć. Który budynek? Przydałaby się jakaś akcja. A teraz? Już idę, sir! I co teraz? Już idę, już sir! Idę, sir. Nie mógłbym zrobić czegoś innego. Pięciu, idź naprawiaj. Teraz drugi. Nie ma sprawy, sir. Oj. Nie sklikowałem. Tak, szefie.
Już idę, wiemy, sir! Tak? Kończy się paliwo, sir? Tak, szefie! Nie mógłbym zrobić czegoś innego? I co teraz? Lekarz na coś konkretnego? Jeden mechanik, chodź tutaj. Prawy, sir. Tak? Znajdź mi jakieś cele, dobra? No właśnie, z powrotem. Już idę, sir. Kurczę. Co teraz? Tak, szefie. Nie, to mój najlepszy wóz. Już idę, sir. Musisz go odratować i uciec. Okej. Tak? Mam coś zrobić? Tak? Gotów? I co teraz? Już idę, sir! Oh. Co teraz? Zrobione, sir! Dawaj, jeszcze ty. Zrobione, sir. Gotów? Zrobione, sir! Przydałaby się jakaś akcja. A teraz? No nie, tam tak to naprawię jeszcze. To ma być strzelanie? Czekaj. Przydałaby się jakaś akcja. Dobra, że trudno z tym samochodem. Zrobione. Rozwal to. Tak? Już idę, sir! Gotów? Już idę, sir! Idziecie w czwórkę naprawiać jeden wóz. I co teraz? Słyszałeś dowcip o gościu, który umarł z lodu? Inaczej tu nie mogę się przedostać. John, wracajcie natychmiast! To pilne! Taka szansa już się nie powtórzy. Chyba nie wycofamy się teraz. Mnie tam się nie spieszy, ale to pan tu rządzi. Trudno. Niszczymy. Ruszaj się. Mam teraz? Co teraz? Konkretnego? Tak, szefie! I co teraz? Nie mogę się inaczej przedostać, naprawdę. Ten problem. Teraz? Ruszaj się! Tym jednym budynkiem tam, nie? Tą jedną wieżyczką. Tam, nie idzie jej rozwalić. Dobra. Zbijajmy się. Nie ma więcej paliwa, sir! Tak, sir. Już idę, sir! Idziemy! Jasne. Tak jest, sir! Oczywiście! Tak jest, sir! Załatwione! Rusza! Oczywiście! Nie wiadomo, co tam się dzieje, nie? Już idę, sir! Załatwione! Rusza! Jazda! Rusza! Pilnujcie moich tyłów! I co teraz? Nie, nie zliczyłem głównego składu. Oczywiście. Idziemy. Już idę, sir. Już idę, sir. Pilnujcie moich tyłów. Słuchajcie, no dobra. Nie zliczyłem składu i dlatego nie wypuszczą mnie stąd jeszcze. Zrobione! A to skurczywek, no stoi tam ten mechanik znowu. Zrobione, sir! A
nie udało się. Dobra, myślę, że tę misję trzeba będzie podnowić, ale już na dzisiaj kończymy, więc dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do następnego.